Hej, siemano ludzie, z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile 19 na moim kanale. No i jak widzicie, w składzie jest tutaj Ronaldo, brazylijski Ronaldo, ikona, którą trafiłem ostatnio na odcinku i wielu z was pisało mi pod tamtym filmikiem: Sebek, przykoksuj go do stówki i zamień go za Messiego, w sensie Messiego przepal na rzecz właśnie Ronaldo. Jeżeli chcecie, żebym to zrobił, no to zostawcie 500 łapek w górę. Jeżeli to zrobicie, no to zrobię to, o czym pisaliście mi pod ostatnim filmem. Znaczy, no szkoda mi trochę tego Messiego, ale niektórzy piszą: Sebek, weź w końcu usuń tego Messiego, bo jest słaby, Ronaldo będzie lepszy, więc jestem ciekawy, co napiszecie w komentarzu pod tym filmem, czy przepalisz Messiego właśnie na Ronaldo. No, jestem ciekawy, także piszcie, a jak będzie 500 łapek w górę, to przepalamy i Ronaldo zostanie w składzie. Ja sobie zaraz nie wieszę tutaj, troszkę pogram, jeszcze nie wiem gdzie, może w head to head, coś tam widziałem, że coś w tym head to head jest coś nie tak, ale zaraz sobie sprawdzimy. Ale ja sobie tu jeszcze odbiorę zawodnika, bo udało mi się tutaj wczoraj, gdzie to jest? Tutaj, o. Dojść właśnie tu, gdzie jest zawodnik. I tak sobie właśnie myślałem, kurczę, fajnie by było trafić piątkę, bo akurat w tym miejscu, gdzie byłem, to potrzebowałem 5 punktów, żeby dojść właśnie do zawodnika 90 plus. No i udało się. I akurat piąteczka mi wypadła i słuchajcie, mam nawet już tutaj 54 punkty, więc zaraz sobie odbierzemy tego zawodnika. Ciekawe, kto to będzie. Kogo my tutaj mamy? O, takiego Griezmana, oj, Sebuś by przygarnął, w ogóle fajna karta, podoba mi się, jeszcze nawet tutaj już w koszulce Barcelony, no to elegancko, albo taki Azardzik. No ostatnio trafiłem zawodnika 94 i byłem zadowolony, naprawdę, bo myślałem, że wpadnie jakaś 90, albo no wiecie, w sumie no, sporo tych piłkarzy, 98 tutaj ich jest. No, fajnie. No, ciekawy jestem, kto mi tutaj wypadnie. Więc dobra, słuchajcie, przejdźmy do, chciałem powiedzieć, unboxingu. Odbierzemy sobie paczuszkę i zobaczymy, co ciekawego mi tu wypadnie. O, tak szybko! Co tak szybko? Trossard 94. No to fajnie, zawodnik oczywiście. Gdzie on mi się tu schował? No dobra. Pewnie z jakąś banieczkę tam może kosztuje, ale sobie sprawdzimy. Taki dzisiaj na luzaczku oczywiście odcineczek. Słuchajcie, pytacie się, czy będę nagrywał FIFA Mobile 20? Tak, będę nagrywał. Bety tej nie nagrywam, jakoś mi się to nie podoba. Poczekam, aż wyjdzie ta normalna już i wtedy będę ją nagrywał. Będę nagrywał też FIFA normalną 20 na PS4, to też będzie. Może oprócz karnych challenge jeszcze coś tam będzie. Słuchajcie, sprawdźmy sobie, po ile kosztuje. Sebek, po jakiemu ty mówisz? Po ile chodzi ten zawodnik? Dobra, sprawdźmy sobie, bo już zapomniałem, jak on się tutaj nazywa. Gdzie ty, gościu, jesteś? O, jesteś. Dobra. Sprawdzimy. Tamtego sprzedałem za ponad 1 300 000, 1 400 000, jakoś tak. Dobra, zobaczmy. Tyry, osysy. Może starczy, 94. No jest. I mamy tutaj tak, 4200, to już wiadomo, 400. O, no elegancko. Ale wiecie co? No tak za czwóreczkę mógłbym go sprzedać, ale sprawdzimy sobie, czy tutaj przypadkiem taniej nie można go kupić, więc wpiszmy sobie może z 3 banieczki na początek i zobaczymy, czy tutaj wypadnie, czy nie. O nie, tak myślałem. Ej, w ogóle to, co ostatnio się dzieje w tym sklepie, to jest masakra z tymi kartami. W sensie, no wiecie, o co chodzi, z piłkarzami i no kurde, za 1 140 000, serio? Dobra, wpiszmy sobie tutaj, powiedzmy, co tu się, dobra, wpiszmy sobie milion, o. No za 1 000 000 nie ma, ale tam był za 1 100 000.
No, te ceny tutaj są po prostu no, masakryczne, ale mi nie są potrzebni ci piłkarze, co tutaj wypadają. No oczywiście, jeżeli jakiś 94, taki, o nie ma, dobra, to go później, albo może w sumie teraz już go sprzedam, po ile on tam chodził, po milion coś, gdzie to było? Ojej, Sebuś, dobra, weź tutaj, tutaj tu resecik zrobimy, pyk. To nie, tak to ja nie sprawdzę. Dobra, możecie to przewinąć. No Sebek teraz będzie zanudzał. Dobra, wpiszmy 1 200 000. Ja już go od razu wystawię, tu niech się sprzeda. Kasa się przyda za 1 140 000. To ja go sprzedam za 1 120 000. O, na przykład. Okej, okay, dobra, no to fajnie, że wpadłeś. 1 120 000. Niech tu sobie... Dobrze wpisałem? Dobrze wpisałem. I tutaj wpiszemy sobie 1 122 000. Obojętne mi to naprawdę. Czajcie, jakbym zrobił 100 000 i by poszło, ale by się ktoś ucieszył. Ale dobra, najpierw jeszcze przejdźmy sobie tutaj do tego evenciku, moi drodzy, i zobaczymy, czy uda mi się trafić na jeszcze coś fajnego. Dobra, jesteśmy. Mam 686 punktów. W którym ja miejscu jestem? Tu jestem. Więc zobaczmy. Tu już dalej chyba żadnego zawodnika nie było. Bo jakoś tak na skill boosty nie poluję. Bo tak fajnie mi się odbiera zawodników. Więc na tego zawodnika, który jest tutaj na samym końcu, nie poluję. Nie chcę go 300-350. A było chyba więcej, o ile się nie mylę. Może się mylę. Herere, nie chcę go, więc słuchajcie, idziemy. Ja to robię sobie tak po prostu, pyk, obojętne mi to. No i zobaczymy, czy znowu natrafię. Gdzieś tu był chyba 2 razy. O, 5, wow. Gdzieś tu był 2 razy zawodnik 90 chyba, o ile się nie mylę. Gdzie Sebuś jest? O, tu jestem. No nie, no takich to na pewno nie będę chciał. Dobra, walimy następną setkę. Gdzie to jest? A chyba tu obojętne. Zobaczymy, ile tu mi wypadnie. Tam było 5, mało. Tutaj, o, już 7, no to tu już lepiej. Zaraz się będziemy co... i jeszcze dostałem zawodnika. A no tak, bo jak się cofamy... Chociaż nie wiem, w sumie ile razy? 2? Nie, 3 razy mi się tak zdarzyło, że dostałem właśnie też zawodnika. Więc no spoko, dziękuję ci bardzo EA, że dostałem zawodnika. Bardzo się cieszę. Kto mi tam stuka za ścianą? 200 tysięcy mi jest niepotrzebne. Dobra, lećmy dalej, zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, tutaj z tym rank upami też jest jakiś przypał. O, tu by fajnie było iść. O, i tu byśmy dostali zawodnika i kasiorkę. No, o, i tutaj też, więc elegancko. Dobra, na... gdzie to było? W sumie tutaj niedaleko. Dobra, weźmy kolejną stówkę. Zobaczymy, gdzie mnie tu poniesie. Może akurat natrafię na zawodnika. Często... Noż serio? 3? To mogłem wydać 50. Ale tu poszalałem. Gdzie ja jestem? 5. No to przydałoby się trafić 2. To bym sobie poszedł tutaj. No, 1,5 i tu. I tu by mi się przydało ile? 1, 2, 3, 4. Dobra, spróbujemy tutaj coś trafić. Może jakaś 4 wpadnie albo coś, wiecie. Byleby nie 5. O, 3. Gdzie my tu jesteśmy, słuchajcie? Jestem tu. O, ojejuś, ale kiepsko. Musiałbym trafić 1, żeby tutaj trafić. W to miejsce. Tam się już nie cofnę. A gdzie ja to widziałem, że tu było 2 zawodników? Chyba, że się pomyliłem. Albo może oni się kiedyś tam pomylili, bo już nie widzę. W sumie, no teraz to jest mi obojętne. Tu jest 1. Sebuś, co z tobą jest grane? Nie, no wszędzie. No to coś musiałem pokiełbasić. Dobra, spróbujemy trafić 1. Może będę miał szczęście i trafię. Ale by były jajca, co? No 3. No to przeniesie mnie dalej. Chociaż i tak bym teraz nie odebrał, bo mam tylko 14 chyba punktów tam, o ile się nie mylę. Gdzie ja jestem? Jestem tutaj. To czekajcie, gdzie tu był ten zawodnik jeszcze do odebrania? Nie, dobra, za daleko.
Jedziemy dalej. Niektórzy się pytają, jak zrobić, żeby się cofnąć? No tak ogólnie nie ma, żeby się cofnąć, musicie już dojechać do końca i automatycznie was cofnie. 5. Zobaczymy. Do zużycia tutaj tych punktów, jeszcze mogę tam sobie trochę nabić. Jesteśmy tu i co tu mogę sobie o co powalczyć? 2 banieczki i tutaj 3,5 miliona, no to powiem wam szczerze, że przydałaby mi się tak... Nie, jestem tu, 16, Sebuś, co ty... Nie wiem, o co chodzi z tymi punktami tutaj. Czy to sobie zostawić, czy nie? Bo nie pamiętam, o co chodziło z tymi punktami. A ten piłkarz był chyba w 19. O. To ile mi brakuje? Gdzie ja jestem? 16, to bym musiał mieć tak. Raz, dwa, trójeczkę bym musiał trafić. Zobaczymy. Kiedyś w Totolotka trafiłem trójkę. Zobaczymy, czy tutaj też trafię trójkę. I uwaga, będzie dwójka. No serio, czemu dwójka? To już bym wolał trójkę. Jedynki na pewno nie trafię. To już nie mam szans na zawodnika. Dobra, słuchajcie, nie będę was tutaj zanudzał oczywiście tym. Wejdźmy sobie może tutaj w tego, w head to head. Dawno nie grałem, bardzo dawno nie grałem w head to head. No i zagram sobie teraz, zobaczymy jak mi tu pójdzie. Oczywiście z Ronaldo tym brazylijskim w składzie. Jeszcze nie przykoksowany, no na razie jest powolny, nie jest taki szybki. Nie wiem ile mu tam wzrośnie, jak mu przybije. Ale tak dla zabawy. Zagramy sobie, zobaczymy jakiego przeciwnika dostał. O, 107. Przepraszam. Więc dobra, możemy sobie popykać. Naprawdę dawno, dawno nie grałem w head to head, więc pykniemy sobie, zobaczymy jak mi tu pójdzie. Damy tutaj, nie damy, dobra, przepraszam, muszę to schować. Chciałem kolesiowi tutaj buźkę, wiecie o co chodzi. Ojojoj, ten telefon mi się tak zagrzał, słuchajcie, że zaraz chyba wybuchnie, a gościu ma szansę na gola. O, 1-0 w plecki. Gościu mi tu brameczkę ciachnął. No dobra, niech sobie ma, jest mi to obojętne, słuchajcie. Dobra, ja sobie tutaj ruszę może tym Salachem. O, rozpędzaj się, gościu. Dawaj, 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 dawaj. Nie ma lipy. No kurde, co jest? Zamiast ją od razu wybić, i to mnie trochę denerwuje, bo wciskam przycisk, żeby ją wybił, a on jeszcze tam chwilę się toczył z tą piłką. No i wiecie o co chodzi. Dobra, okocza dajesz. Dobrze, że mi okocza nie wyleciał ostatnio. No wiecie o co chodzi. Ronaldinho tutaj do Komana. No gościu, nie rozpędzaj się. I wyszedłeś, po co tak się spieszyłeś? I wyszedłeś na aut. No, dobra, jedziemy. Powinienem tutaj przycisnąć. Gościu mnie chyba nie dogoni, bo mój jest szybszy. Ależ parzy ten telefon. O, pusta bramka! Gol! Kokocza! No, to była dobra akcyjka. Dobrze, że się zorientowałem. W miarę szybko. Mamy 1-1. Więc luzik, ale ja bym tu chciał Ronaldo coś, żeby strzelił. Ktoś tam się pyta, Sebek, czemu nie masz Ronaldo, w sensie Cristiano? No niestety nie stać mnie na niego. No co jest? Co jest, Salah? Czemu nie przyspieszyłeś? Była taka piękna akcja na bramkę. No dobra. Ale pięknie i teraz strzał z daleka i pięknie gol 2-1. Mamy brameczkę, tutaj pokazał, że gra w golfa pewnie razem z Garethem Bale'em. Chyba Bale już nie gra w golfa, bo już zaczął grać w piłkę. Oczywiście taki żarcik. Szkoda mi Hazarda, że załapał kontuzję i nie gra. Dobrze, mamy 2-1, więc tutaj nie lekceważymy mojego przeciwnika, bo widzę, że się rozkręca i uj, Müller 95, pewnie go odebrałeś z tego, jak to się nazywał ten evencik? No trudno, 2-2, niech sobie będzie, co tam, to tylko zabawa, co ten Ronaldinho tak blisko tutaj stał tych wszystkich,
razem z Ronaldo. Oj, oj, oj. No to właśnie miało być podanie do Ronaldinho, ale nie wiem, czemu tak wyszło. Hala Madrid! W ogóle gram z przeciwnikiem, który się nazywa Hala Madrid, więc jeżeli oglądasz ten odcinek, to cię pozdrawiam. No, oczywiście pewnie nie oglądasz. Łop! O, no nie, no ten to raczej tutaj nie ma przyspieszenia. Dawaj ten, Salah. Dośrodkowanie, do Ronaldo tam. Bum! No i niestety. O! Ronaldinho był blisko tutaj, żeby odebrać piłkę. Teraz Okocha. Nie, Okocha nie. Okocha nie złapał. Tutaj będzie podanie właśnie do Okoczy. Okocha się obkręcił. Podanie znowu do niego. Strzał będzie z daleka. Dobra! Nie. Nie ma bramki, mamy rzut rożny. Rzut rożny jest szansa. Zobaczymy, czy się uda. I bum! Elegancko Chiellini. Chiellini strzela na 3-2. Hop, hop, ho, hoppa, 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 hoppa. Nie wiem, co to... Niektóre cieszynki są naprawdę fajne. Nie wiadomo, o co chodzi niektórym piłkarzom, co nie? Dobrze, mamy 3-2, lećmy dalej. No ja nie widzę, żeby się coś tu zmieniło, bo widziałem posta, że ktoś tam narzeka na head-to-head, bo coś się tutaj, coś tu się stało, ale nie wiem, co się stało, kto mi tam znowu głowę zawraca. Okej, dawaj tam, do przodu. Oj, uj, dobrze, tak, tutaj Ronaldinho, ale tu miał, tutaj miał Ronaldo coś poszaleć. Gdzie on się mi schował? Gdzie jest ten Ronaldo mój? Oj, oj, Salah, ty mi się tam nie wygłupiaj. Dobra, wycofamy trochę piłkę i spróbujemy strzelić Ronaldo. O ile mi się to uda, o jest, o i z pierwszej. Uf. O, bramkarz broni. Zawiedziony Ronaldo, pewnie sobie myśli, Sebuś, czemu nie przykoksowałeś mnie jeszcze do stówki? Bum i, o, myślałem, że to strzelisz. Ej, tam jakiś zawodnik leży, halo, wybijamy piłkę na aut, nie gramy. Ale widzę, że oni nie słuchają. I mają gdzie... I mają gdzieś w ogóle... Czemu mi się nie chciał zmienić? A, dobrze, że ten ślizg teraz zrobiłem. Podanie do bramkarza, elegancko. No nie, no panie bramkarzu, tak to się nie będziemy bawić. Okocza, dajesz Okocza. Nie widzę mojego Ronaldo, nie wiem, gdzie on się schował w ogóle. No, wycofał się coś... Która jest? 90. Wandajcik. Wow, strzał z daleka. No, widzę, że tu gościu ryzykuje. I będzie miał szansę z rzutu rożnego. Czy uda mi się to obronić? I jeszcze. Ach, i bum! Salah wybija i powinien sędzia skończyć. Tak, skończył. 3-2. Fajny meczyk. Lubię takie meczyki. Mamy 3-2. No i ja nie widzę, żeby tu coś się nie wiadomo co stało z tym head-to-head. Jest wszystko ok. 3-2. Zdobywam punkty, elegancko, dawno nie grałem. O, patrzcie, zawodnik mi się sprzedał, więc fajnie. Może uda nam się, nie wiem ile tam kasy zaraz będzie. Dobra, to sobie wbijemy, niech sobie tutaj będzie. Ale dawno nie nagrywałem takiego odcinka, miał w ogóle być trochę inaczej, a wyszło inaczej, ale wiecie, u mnie tak to jest. Dobrze, odbierzmy sobie tutaj kasiorkę, dziękuję. Ile będzie? 5 banieczek, przepraszam. Więc sobie tutaj oczywiście poprawimy, znaczy poprawimy, no wbijemy skill boosta, kapitan Hakimi, no, a tam jeszcze ktoś potrzeba, aha, bo ja z mnie, dobra, w ogóle zróbmy ten skład inaczej, nie wiem czemu, ale zbiera mi się na kichanie, więc jak kichnę, to przepraszam. Zmieńmy sobie tak, jak ma być normalnie, wiecie, tutaj sobie będzie lamparcik, i tu sobie oczywiście Hulita wrzucimy. Pach. Ciach, ciach, ciach. I jest 121. No i dobra, wbijmy sobie tego skill boosta. Obojętne mi to. Ja to traktuję jak zabawę. Będę trochę biedny, będzie mi tylko zostanie mi 25 tysięcy. Ale co tam? Odrobi się, co nie? Spoko, luzik. Wiem, że niektórzy piszą, o, 122 overalla mi się udało wbić, niektórzy piszą, Sebek, idź w jeden kolor, wiem, ale no ja to, słuchajcie, traktuję jak zabawę, więc mi obojętne, może w kolejnej FIFA tak zrobię. Dobra, słuchajcie, 500 łapek w górę, wbijamy stówkę i przepalamy oczywiście Messiego na rzecz Ronaldo.
No i piszcie w temacie, wpiszcie w komentarzu właśnie, czy to zrobić i tak dalej. Dobra, słuchajcie, to było na tyle, pozdrawiam serdecznie, życzę Wam jeszcze miłych wakacji, bo jeszcze je macie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że się nie wynudziliście i do zobaczenia, cześć!